Według danych Eurostatu Polska jest jednym z najbardziej wiejskich krajów w Unii Europejskiej. Populacja wsi od 2000 roku rośnie, a aż 93% powierzchni klasyfikowana jest jako tereny wiejskie. Pomimo to wieś jest często marginalizowana i niedoceniana. Zauważalne jest to m.in. w znikomej ilości inwestycji publicznych poza miastem oraz niskiej jakości lub braku architektury wspólnotowej. Obszary te mają jednak wiele innych problemów, z których najdotkliwsze są zmiany klimatu. Zagrożenie potęguje nieodpowiedzialna gospodarka wodna oraz braki w edukacji pożarowej, skutkujące rokrocznie wypalaniem pól i łąk. Dla terenów wiejskich stanowi to spory problem w postaci suszy, powodzi, gwałtownych burz czy pożarów. Remiza jako inkluzywny element przestrzeni. Sieć strażnic dookoła Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. Z tematem wsi nierozerwalnie związana jest funkcja remizy strażackiej. Zapewnia ona ochronę pożarową, ale również generuje przestrzeń aktywizacji mieszkańców, wpisując się w tradycyjny trójkąt zależności Kościół-Remiza-Sołtys. Inkluzywny charakter w połączeniu z ciągłością istnienia instytucji OSP powoduje jej silne zakorzenienie w społecznej świadomości. Inspirowany twórczością Hilli i Bernarda Becherów katalog ukazuje typologię polskich strażnic. Inwentaryzacje zdjęciowe opowiadają o ewolucji remizy oraz uwypuklają jej cechy charakterystyczne jak wieża, czerwona brama garażowa czy sala wiejska. Element typowy dla remiz budowanych w okresie PRL-u. Teren interwencji został wybrany po przeanalizowaniu i nałożeniu na siebie dwóch map. Terenów wartościowych ze względów przyrodniczo-krajobrazowych oraz mapy ukazującej gminy niewystarczająco zabezpieczone pod względem pożarowym. Rejon Pradoliny Odry i Nysy Łużyckiej, czyli Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, spełnia obydwa te warunki. Krzesiński Park Krajobrazowy nie posiada otuliny. Bezpośrednie sąsiedztwo cennych przyrodniczo terenów i siedlisk ludzkich urealnia zagrożenie pożarowe. Obszar interwencji dzieli rzeka. Brzegi łączy jedynie przeprawa promowa. Skutkiem tego jest dezintegracja pod względem społeczno-ekonomicznym. Projekt zakłada rozbudowę, budowę lub stworzenie podwalin pod nowe jednostki OSP w 12 wsiach sąsiadujących z parkiem. Akupunktura wsi pozwala na częściowe uporządkowanie urbanistyki oraz nadanie kierunku rozwoju w strefie architektonicznej, społecznej, przyrodniczej i ekonomicznej. Synergiczny system remiz strażackich pozwala na szybką reakcję strażaków. Elementem inicjującym interwencję jest wieża, charakterystyczny element strażnicy i przestrzeń suszenia węży. W projekcie wykorzystano jej wertykalną formę do stworzenia punktów widokowych, które nanizano na nową trasę turystyczną dookoła parku. W przypadku nowych strażnic założenie rozwijane jest o kolejne elementy jak garaż, magazyny, biuro, sala wiejska. W mniejszych jednostkach przestrzeń garażowa może funkcjonować zamiennie z funkcją sali wiejskiej, podobnie jak w niektórych remizach na terenie Polski. Obiekt, pączkując zależnie od potrzeb, staje się mozaiką wydarzeń i ludzi. Cała sieć wzmacniana jest przez jedną rozbudowaną jednostkę w Połęcku. Miejscowość wybrano ze względu na strategiczną lokalizację tuż obok Odry, najliczniejszą drużynę pożarniczą, spore niedobory lokalowe OSP oraz brak potrzebnych funkcji usługowych i kulturalnych we wsi. W krajobrazie projektowany budynek wyróżnia wieża zlokalizowana na skrzyżowaniu dróg. Plan budynku, szanując kontekst, bazuje na schemacie zabudowy zagrodowej. Formalnie kontynuuje wiejski charakter miejsca poprzez zastosowanie dwuspadowych dachów. Budynek został zaprojektowany na regularnej siatce 3x3 metry. Regularność siatki, na której oparto rzut, została powtórzona w większej skali w kształcie dwóch placów – publicznego i strażackiego. Wokół pierwszego zlokalizowano funkcje społeczne, jak sala wiejska, mała karczma, toalety publiczne, sale orkiestry oraz młodzieżowej drużyny pożarniczej. Plac strażacki spełnia rolę przestrzeni manewrowej, ale również miejsca ćwiczeń czy uroczystości strażackich.
Wokół niego rozlokowano budynek techniczno-magazynowy oraz sale wykorzystywane przez strażaków. Dwustronnie obsługiwany garaż znajdujący się w centrum założenia łączy obydwa place. Strażnica pożarowa została rozszerzona o pomieszczenia dla oddziału ratownictwa wodnego oraz wypożyczalnię kajaków na kondygnacji minus jeden, otwierającą się w całości na rzekę. Remiza strażacka została zaprojektowana jako częściowo samowystarczalna jednostka. W projekcie przewidziano użycie odnawialnych źródeł energii. Bliskość rzeki pozwala m.in. na zainstalowanie turbin prądotwórczych wykorzystujących energię płynącej wody. Wszystkie strażnice wznoszone są z ubijanej ziemi z domieszką gliny, której złoża znajdują się w pobliżu działki. Technologia jest nazywana recyklingiem ziemi. Wykorzystuje materiał z wykopów, która w przypadku tradycyjnej budowy byłaby potraktowana jako odpad. Prosta technologia pozwala na wspólnotowe wzniesienie obiektu, co wzmacnia istniejącą więź międzyludzką i przywiązanie do miejsca. Wykorzystana glina o czerwonym zabarwieniu nawiązuje do archetypicznej strażackiej czerwieni oraz do kontekstu zabudowy. Jako dodatek izolujący wykorzystano słomę. Materiały wpisują się w trend low-tech oraz tworzą przyjemny klimat we wnętrzu. Klamrą zamykającą projekt jest założenie budowy mostu. Jego istnienie ułatwia funkcjonowanie OSP oraz skłania do większej integracji ludności regionu. Straż pożarna jako inkluzywny element przestrzeni spaja okolice na kilku poziomach. Rozbudowana, spójna formalnie sieć strażnic tworzy czytelną granicę atrakcyjnego turystycznie parku krajobrazowego, chronionego przez współpracujące ze sobą jednostki OSP. Opracowana sieć remiz może stać się wzorcem do aplikowania w innych lokalizacjach. Sam projekt jest próbą przywrócenia prestiżu ochotniczej służbie ratowniczej oraz uwypukleniu roli, jaką spełnia. Dodatkowo, przez oparcie na tradycji OSP odpowiada na paradoks sformułowany przez Paula Rickera: jak się unowocześnić, a równocześnie powrócić do źródeł.